Szczęść Boże, coś wam powiem. Bóg wychodzi do nas z ofertą na wieczność. Daje nam miłosierdzie albo przeprowadzi nad nami sąd. Jakkolwiek brzmi to strasznie, to nie jest mój wymysł. Najpierw tak Boga przedstawiał święty Paweł, a bliżej naszych czasów apostołka miłosierdzia, święta Faustyna Kowalska. I to jest dobry, bardzo dobry układ. Ale o tym za chwilę. Bo wpierw należy omówić dzisiejszą Ewangelię, gdy ktoś z tłumu prosi Jezusa o wsparcie w sprawach materialnych. Zapewne usłyszał, że Jezus mądrze naucza, więc pewnie zaradzi jego potrzebie. Szuka wsparcia, choć sam nie potrafi rozmawiać ze swoim bratem, by dojść do porozumienia. Jednocześnie widzimy, jak majątek różni ludzi, oddziela ich od siebie, a nawet stawia przeciwko sobie. Paradoksem jest, że ten człowiek znikąd szuka wsparcia u Jezusa, który nie posiada niczego na własność, bo jest wolny od przywiązań. Współczesna kultura nazywana jest kulturą posiadania, czyli znaczysz tyle, ile posiadasz. Obserwujemy to na wielu płaszczyznach naszego życia społecznego. A dzisiejsza Ewangelia niesie zupełnie inne przesłanie, które można wyrazić słowami: życie nasze nie zależy od tego, jak wiele dóbr posiadamy. Nieważne, ile posiadasz, czy jesteś bogaczem, czy ubogim. Z pewnością pieniądze potrafią skutecznie zaślepić, a ubóstwo zatruć całe życie. Czy jest wobec tego jakieś wyjście z tego typu sytuacji? W świetle dzisiejszych czytań możemy stwierdzić, że tym, co się liczy, jest bycie z Chrystusem. Czy w bogactwie, czy w ubóstwie. Nie ma większego znaczenia. Liczy się miłość, czyli relacja z tym, który jest zawsze większy od największych spichlerzy i najbardziej ubogi spośród najbardziej ubogich. Bo cóż człowiekowi z tego, choćby cały świat zyskał, jeśli na duszy swojej szkody poniesie? Sprawy doczesne, które zajmują umysły ludzkie, najczęściej stoją w opozycji do tych spraw bożych. To, co doczesne, nie wytrzymuje próby, jaką jest wieczność, zawsze okazuje się przemijające. Jezus stanowczo uchyla się przed byciem arbitrem w sprawach majątkowych. Jego misja nie polega na dzieleniu mienia, jego rola jako rozjemcy sprowadza się do innego wymiaru. Jezus jest sędzią ludzkich sumień. Często słyszymy takie słowa: to moja własność, więc mogę z nią zrobić, co zechcę. Dotyczy to także życia. Żyję tak, jak chcę i mi się podoba, bo to moje życie. Ale czy tak jest faktycznie? Czy to, co uważam za swoje, jest moją własnością? A czy nie jest to długoterminowy wynajem, z którego będę musiał zdać sprawę Bogu w czasie, kiedy to będzie konieczne? Tę jedną noc, kiedy wszystkie moje plany upadną, bo przyjdzie mój czas? Wsłuchując się z uwagą w słowa Boga: głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie, prośmy o wewnętrzne doświadczenie tego, że nasz ludzki los leży całkowicie w rękach Boga, a nasze pragnienia, zamiary i plany, jeżeli mają mieć sens, muszą liczyć się z zamiarami i planami, pochodzić od samego Boga. Realizujmy zatem to, co przed nami, wierząc Bogu, że to jest dla nas najlepsze i że On wszystkim kieruje.